Radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. No już ta godzina 20 jest, także to już czas na informacje, to nie jakieś tam żarty. No, 20. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci odebranych rodzicom w rodzinach zastępczych. Powiemy o otwartym dziś w Łodzi Centrum Nauki i Techniki. A także o Amerykanach, którzy zmagają się z arktycznymi mrozami. To jest Boże, Państwa bardzo serdecznie zapraszam na informację. Maja Borkowska, zapraszam. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej chcą zaproponować zmiany w unijnym rozporządzeniu Bruksela 2000 dotyczącym m.in. zasad umieszczania dzieci odebranych rodzicom w rodzinach zastępczych. Poinformował o tym w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Propozycja ma być przedstawiona na spotkaniu ministrów sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej pod koniec stycznia w Sofii. Zmiany w rządzie mamy poznać jeszcze w pierwszej połowie przyszłego tygodnia. Po powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że zmiany będą dosyć głębokie. Jedno jest pewne, rekonstrukcja zdecydowanie powinna się już zakończyć, mówi dr Łukasz Stach, politolog. Jest to dobry termin, praktycznie każdy termin wydaje się właściwy, ponieważ telenowela pod tytułem rekonstrukcja rządu trwa już kilka miesięcy. Do tej pory jedynym jej efektem była zmiana premiera. Musi szybciej Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzić rekonstrukcję, to lepiej. Właściwe nazwiska do szczególne stanowiska to nie będzie suwerenna decyzja premiera. Jak mówi dr Krzysztof Mazur, politolog, ostatecznie to Jarosław Kaczyński zatwierdza gabinet, bo jest reprezentantem większości parlamentarnej. Jednak przy obsadzaniu stanowisk znaczenie będą miały także inne osoby. To naprawdę liczy się ustalenia z partiami Tomasz Polski Skład. Jedna z głośniejszych spraw tego typu miała miejsce w połowie października ubiegłego roku. Wielkomiesięczna matryna wybrała Polaków z Hamburga, została zabrana przez niemiecki rząd do spraw młodzieży Jugend. Dziewczynka ma wrócić do rodziców po spełnieniu warunków ugody zawartej przed sądem. Doszło do niej 3 stycznia. Socjolog Grzegorz Miski zwraca uwagę, że wiadomo, że to wynikało z ekspoze premiera, że Polska ma być krajem nastawionym na rozwój gospodarczy, a także na szeroko pojętą innowacyjność. Do otwarcia wystaw przygotowywaliśmy się kilka lat. Kierownik Centrum Paweł Żuromski. Za chwilę będzie równe okrągłe 9 lat, które złożyły się na to, że możemy dzisiaj oglądać to, co jest wokół nas. Przeczytanej góry produkować wiedzę, tak jak teraz będziemy produkować wiedzę. W centrum można oglądać 3 interaktywne wystawy poświęcone m.in. przetwarzaniu energii czy kosmosowi, wykorzystaną najnowocześniejszą technikę, taką jak fali klaserowe. W każdej godzinie do łódzkiego Centrum Nauki i Techniki może wejść 200 osób. Nie wiadomo dokładnie, który z ministrów pożegna się ze swoim stanowiskiem. Nie ma pewniaków, którzy odejdą, nie ma pewniaków, którzy zostaną. Dzisiaj można powiedzieć, że astronomii, pokaz 3D, na w ogóle astronomii rzeczywistości, że można polecić z statkiem kosmicznym i sposób doprawy. Okrąg się bać konkurencji, jeżeli chodzi o uczniów. Na pewno będą interaktywne, przynajmniej się wydaje. Mówił dr Krzysztof Sławski, politolog. Pewnie jednak to, że jak zapowiedział w połowie grudnia sam Mateusz Morawiecki, funkcję premiera z zarządzaniem Ministerstwami Finansów i Rozwoju będzie pełnił tylko do czasu, aż w uzgodnieniach z kierownictwem politycznym zostaną wybrani kandydaci na szefów tych resortów. Gwardia Rewolucyjna oznajmiła, że opanowała protesty, ale agencja podała, że wczoraj niczego doszło do demonstracji. Protesty największe od 2009 roku przeciwko bezrobociu, korupcji i podwyżkom cen podstawowych produktów spożywczych rozpoczęły się w Iranie 28 grudnia i z czasem nabrały charakteru antyrządowego. Odbywały się w ponad 80 miastach. W piątek o protestach jako o spisku USA i Izraela nie mającym nic wspólnego z narodem irańskim mówił irański wywiad duchowny Ayatollah Ahmad Khatami, który uznał też, że nauczanie... No nękanie, proszę Państwa, czy przez komorników to... czy przez kogokolwiek, to są takie typowo świeckie, nieświeckie, czy religijne, można, diable sztuczki, no bo, proszę Państwa, w zborze chrześcijańskim, no to chrześcijanka chrześcijaninowi przebaczy, ale tak, tu ani to zbór chrześcijański, ani to jaka wiara, ani to jaki Bóg, burdel. Czyli takie diabelstwo, no to więc jest nękanie, bo człowiek tam z niczym się nie liczy. Myśli sobie, a babka jest mi winna, to ona musi te pieniądze odebrać. To, czyli on musi jej zabrać. No i tak się męczą ludzie, proszę Państwa.
siebie mają za nic. No dobrze, że te programy są z Jaworowicz, bo jaki to jest obrzydliwy świat komorników. Nie wiem, bo tu taki jakiś film jest, że Jaworowicz w sądzie jakaś gruba jędza się uwzięła, że Jaworowicz go kopnęła. No to wiecie państwo, w sądzie to lepiej jak człowiek sobie sam własne sprawy załatwia, ale że ona jest osobą publiczną, to wykorzystuje mimo wszystko. U Świadków Jehowy nie byłoby czegoś takiego. Bogu dzięki, ja wiem, ja znam, bo nawet też głosiłam jako ta pionierka z pionierką Jolantą Mąkosą. I ona była na 4. roku prawa. Ja mówię, Jola, no jak ty sobie w życiu poradzisz? Przecież ty nie będziesz pracowała jako sędzina, czy w ogóle w sądzie, że nie będziesz pracowała. Oczywiście, że nie będę. I ona sprzedawała kosmetyki. No ale, że wiecie państwo, młoda dziewczyna nie pomyślała, poszła na te prawnicze studia, studiowała prawo, no to po prostu musiała to skończyć. No i to tylko 5 lat i to taki wyjątek, ale wiecie państwo, jeżeli człowiek stawia Pana Boga na pierwszym miejscu, to już samo to jest najważniejsze, bo ona jednak i kosmetyki Oriflame sprzedawała, także górą Szwecja, nasz kraj, niech żyje Szwecja, niech żyje Szwecja. No tam Sara Lander też się schroniła w Szwecji, ale uciekła do Egiptu, do Afryki gdzieś, no i tam umarła, bo tak to by ją gdzieś przyłapali, ją, no, samosąd jakiś zrobili, to znaczy Niemcy, to może by ją, jak Niemcy, nie, ale przeciwnicy Niemców by ją zamordowali. Nie nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Koncika, Barbie Baby, Langstrom. Będzie mógł przeznaczyć 1% swojego podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. Wśród tych organizacji znajduje się Fundacja Nasza Przyszłość, która od wielu lat kształtuje charaktery dzieci i młodzieży. Fundacja Nasza Przyszłość uczy i wychowuje w duchu patriotyzmu dzieci i młodzież w szkołach w Szczecinku. Pomaga także studentom z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Organizuje dla dzieci i młodzieży z całej Polski warsztaty dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego, które podnoszą świadomość medialną. Fundacja Nasza Przyszłość działa także na rzecz polskiej kultury. Z 1% dofinansowała produkcję filmu fabularnego Zerwany Głos, a niebawem wesprze kolejny projekt filmowy o świętym bracie Albercie Chmielowskim. Filmy zrealizują studenci wraz z aktorami scen polskich. Aby wspomóc Fundację Nasza Przyszłość, wystarczy w odpowiedniej rubryce PIN-u wpisać numer KRS Fundacji 5091-141, a także wyliczono wcześniej kwotę 1% podatku. Najważniejsze jest, żeby chcieć i żeby po prostu nie czekać i to zrobić. Ważne jest również, żebyśmy może o tej naszej fundacji i o tym, co fundacja czyni dobrego, może żebyśmy powiedzieli o tym naszym sąsiadom, naszym znajomym, bo być może wiele osób nie wie, że Fundacja Nasza Przyszłość jest organizacją pożytku publicznego, która może otrzymywać ten 1%. Podkreśla Lidia Kochanowicz-Majk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Specjalny druk dla tych, którzy otrzymują emerytury i renty i nie korzystają z żadnych ulg, można znaleźć w ostatnim wydaniu naszego dziennika z 2017 roku. Tam tylko trzeba wpisać swój numer PESEL, imię, nazwisko, adres Urzędu Skarbowego i złożyć własnoręczny podpis. I ten druk należy albo wysłać pocztą, albo zanieść do Urzędu Skarbowego. W styczniu rozliczają się również osoby, które prowadzą działalność i płacą podatek tzw. zryczałtowany. Te osoby do końca stycznia będą się rozliczać na takim druku PIT-28 i one już również będą mogły przekazać ten 1% na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Fundacje będą mogły także wesprzeć osoby, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę. Mają one obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym do końca kwietnia. Także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, rozliczają się z PIT-u. Jeżeli ktoś miałby problem z wypełnieniem wniosku, może zadzwonić się do Fundacji Nasza Przyszłość. My jak najbardziej będziemy pomagać. Można też zebrać pewne dane, informacje dotyczące swoich podatków i można się również zgłosić osobiście do Fundacji Lux Veritatis na ulicy Leszno 14 w Warszawie. Myślę, że również do Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Bądź przesłać takie dokumenty.
dokumenty, PIT-y korespondencyjnie. My to tutaj pomożemy wypełnić, odeślemy. Pomocne informacje znajdą Państwo także na stronach internetowych Fundacji Nasza Przyszłość, Lux Veritatis oraz Radia Maryja. Dziś niedziela Chrztu Pańskiego. Ojciec Święty ochrzcił w kaplicy Sekstyńskiej 34 dzieci. W homilii mówił, że język miłości w rodzinie jest podstawą dla przekazywania wiary. Z kolei w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież zachęcił wszystkich do sprawdzenia daty swojego chrztu, ponieważ, jak podkreślał, jest to data naszego pierwszego uświęcenia. Zwyczaj chrztu dzieci w kaplicy Sekstyńskiej wprowadził święty Jan Paweł II w 1981 roku. 18 dziewczynek i 16 chłopców, których ochrzcił dziś papież Franciszek, to dzieci pracowników Watykanu oraz ich krewnych. Podczas homilii ojciec święty mówił, że chrzest, który jest pierwszym krokiem w przekazywaniu wiary, odbywa się w dialekcie rodziny, mamy, taty, dziadka i babci. Potem dopiero przyjdą katecheci, by rozwinąć tę przekazaną wiarę przy pomocy idei i wyjaśnień. Ale nie zapominajcie tego, gdy brakuje dialektu, gdy w domu nie mówi się między rodzicami językiem miłości. Przekazywanie wiary nie jest łatwe, nie można tego zrobić. W południe ojciec święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach przed modlitwą mówił, że dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o tym, że mimo iż Jezus nie miał grzechu, stanął w kolejce z pokutującymi, aby przyjąć chrzest. Czyniąc tak, ukazał to, co świętowaliśmy w Boże Narodzenie, gotowość Jezusa, aby zanurzyć się w rzekę ludzkości, aby wziąć na siebie niedociągnięcia i słabości ludzi, aby dzielić ich pragnienie wyzwolenia i przezwyciężenia tego wszystkiego, co oddala od Boga i czyni obcym dla braci. Papież Franciszek przypomniał, że to Duch Święty jest sprawcą chrztu Jezusa, a także naszego. To Duch otwiera oczy serca naprawdę na całą prawdę. To Duch prowadzi nasze życie na drodze miłości. To Duch jest darem uczynionym przez Ojca dla każdego z nas w dniu naszego chrztu. To Duch przekazuje nam czułość boskiego przebaczenia. Ojciec Święty zachęcił każdego chrześcijanina, by sprawdził i zapamiętał datę swojego chrztu, ponieważ jest to data naszego pierwszego uświęcenia. Dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. W łódzkiej katedrze odbyły się dziś uroczystości 30-lecia sakry biskupiej i księdza biskupa Adama Lepy. Mszy świętej przewodniczył jubilat, natomiast homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. 2 stycznia minęło 30 lat od chwili, kiedy w łódzkiej katedrze ksiądz prałat Adam Lepa otrzymał sakrę biskupią z rąk ówczesnego prymasa Polski, księdza kardynała Józefa Glempa. Ksiądz prymas Józef Glemp zaczął od tego, że słyszałem, że ma ksiądz za mało pracy. To ja mnie nie narzekam na to. No to tutaj ktoś się postarał, żeby było więcej tej pracy i dlatego Ojciec Święty zadecydował o tym, żeby ksiądz został biskupem. Uroczystości z okazji 30-lecia sakry biskupiej księdza biskupa Adama Lepy odbyły się dzisiaj. Podczas mszy świętej w łódzkiej katedrze pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki dziękowano za posługę księdza biskupa. Biskup Adam niczego innego w życiu nie robi, tylko tak jak Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, odniósł się w homilii także do trzeciej osoby Trójcy Świętej, Ducha Świętego, który jak w momencie chrztu stąpił na Jezusa, tak w czasie święceń biskupich dotknął serca księdza biskupa Adama Lepy. 30 lat posługi biskupiej pozwoliło mi głębiej poznać, jaki sens mają słowa. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt. Ksiądz biskup Adam Lepa w sposób szczególny jest związany z mediami. Był między innymi przewodniczącym Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Zasiadał także w Europejskim Komitecie Biskupów do Spraw Mediów Masowych. Został odznaczony między innymi medalem o niepodległość Polski i prawa człowieka, czy medalem Pro Memoria. Otrzymał wiele nagród, w tym nagrodę Sursum Corda, czy nagrodę imienia Jana Pawła II. Ksiądz biskup Adam Lepa jest także wielkim przyjacielem Radia Maryja i telewizji Trwam. Jezus jest Panem. To hasło biskupie nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Dziś w święto Chrztu Pańskiego ksiądz Andrzej Iwanecki otrzymał święcenia biskupia.
W swojej posłudze ksiądz biskup Andrzej Iwanecki chce kierować się przede wszystkim zaufaniem do Boga i realizować Jego wolę. Głównym konsekratorem święceń biskupich był biskup gliwicki ksiądz biskup Jan Kopiec, a współkonsekratorami nuncjusz apostolski ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio i metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Dotąd ksiądz biskup Andrzej Iwanecki był proboszczem parafii świętego Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Zawołanie biskupie Jezus jest Panem oznacza wyznanie wiary w Zbawiciela i oddanie Mu swojego życia. Jezus ma panować i prowadzić. W Warmontowicach w województwie opolskim odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Najmłodsi modlili się podczas mszy świętej. Nie zabrakło także wspólnej modlitwy różańcowej i śpiewania kolęd. Zgromadzonych na spotkaniu podwórkowych kółek różańcowych dzieci gościł ośrodek Barka. Najmłodszych czcicieli Matki Bożej powitał gospodarz tego miejsca, ksiądz Józef Krawiec. Że mamy dzisiaj tyle gości, jest nas radość, gość w dom, Bóg w dom. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił opiekun podwórkowych kół różańcowych dzieci, ojciec Piotr Detlaw. Bóg się rodzi, bo tak bardzo nas ukochał. Miłością wyjątkową i nieogarnioną, miłością, która potrafi się tak zbliżyć do człowieka, że staje się małym, niewinnym, kruchym dzieckiem. Jeszcze przed mszą świętą głos zabrała Magdalena Buczek, założycielka podwórkowych kół różańcowych dzieci. Chcemy Jezusowi zawierzyć przez ręce Matki Najświętszej, przez wstawiennictwo świętego Józefa, którego rok szczególny również przeżywamy, abyśmy z zapałem, z odwagą szerzyli modlitwę różańcową. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd. Dzieci skierowały także swoje pozdrowienia. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę w tym nowym roku. Moją całą rodzinę i moją szkołę katolicką w Opolu. Moją mamę, siostrę, dziadka i babcię. Wszystkich chorych dzieci i moją babcię i moją ciocię. Michała, Janka i Miriam. Całą moją rodzinę, parafię Kościęcin i wszystkich chorych i cierpiących. Moją całą rodzinę i wszystkich, którzy to oglądają. Minęły już ponad 3 miesiące od wyborów parlamentarnych. Niemcy nadal nie utworzyły nowego rządu. Właśnie rozpoczęła się kolejna tura rozmów w sprawie ewentualnej koalicji chadeckich partii CDU i CSU oraz socjaldemokratycznej SPD. W Berlinie trwa kolejne spotkanie przywódców partii chadeckich CDU-CSU oraz socjaldemokratycznej SPD. Rozmowy dotyczą zawiązania koalicji oraz utworzenia nowego rządu. Bez względu na to, jak będzie wyglądał ten rząd, musi być zorganizowany i na takim poziomie, który będzie odpowiadał wymogom nowych czasów. Chcemy wprowadzić w Niemczech jak najwięcej czerwonej polityki. Mówił przewodniczący socjaldemokratów Martin Schulz. Lider chadeckiej CSU Horst Seehofer nie godzi się na stawianie jakichkolwiek warunków. Chcemy, żeby było jasne, za czym się opowiadamy. Nie możemy wchodzić w rozmowy z ustalonymi warunkami. Musimy usiąść i przedyskutować wszystkie problemy. Głównym powodem dotychczasowego braku porozumienia jest polityka migracyjna. CSU chce zaostrzenia przepisów azylowych, z kolei SPD jest temu przeciwna. Jak będzie tym razem, to się okaże do końca przyszłego tygodnia. To właśnie wtedy ma zakończyć się pierwsza tura rozmów. Mówi przewodnicząca CDU Angela Merkel. Myślę, że możemy odnieść sukces. Zamierzamy pracować szybko, intensywnie, mając na uwadze oczekiwania naszych obywateli. Niewykluczone, że socjaldemokraci ostatecznie będą wspierać mniejszościowy rząd Angeli Merkel albo zaproponują przedterminowe wybory. Od ostatnich minęły już ponad 3 miesiące. Od tego czasu Niemcy nie są w stanie utworzyć nowego rządu. Zdaniem ekspertów powstanie on najwcześniej w marcu. I to wszystkie wiadomości na teraz, ale zapraszam Państwa do pozostania jeszcze razem z nami. Do zobaczenia.
północy, na północy i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na południu przeważnie duże, miejscami słaby śnieg, deszcze ze śniegiem, a na południowym wschodzie deszcz i mrzawki. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na Przedgórzu Sudeckim możliwa marznąca mrzawka, powodująca gołoleć. Temperatura minimalna od minus 7 stopni na północnym wschodzie, minus 4, minus 1 w centrum, na południu i południowym wschodzie cieplej. Tam temperatura minimalna od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w centrum i na północy chwilami dość silny, przeważnie północno-wschodni, na północy z kierunków zachodnich. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowych kraju duże i tam miejscami słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Temperatura maksymalna przeważnie od minus 1 do 1 stopnia, jedynie na południu i na wybrzeżu cieplej, tam od 1 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni, jedynie na północnym wschodzie kraju zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1023 hektopaskale i będzie powoli wzrastać. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Tego wieczoru polecamy, jak zawsze, intencje naszych słuchaczy obecnych w kaplicy radiowej. Polecamy intencje naszej ojczyzny, polecamy intencje pokoju na świecie. Modlimy się również w intencjach słuchaczy o zdrowie dla nich. Polecamy intencje zdrowia ojca Jana i jej mamy Józefy, a także zdrowie dla pani Marii, która posługiwała w recepcji Radia Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. No tak, ale jeżeli oni obrzydzili tego Boga, no to więc ludzie już nie wierzą. Dlatego widzisz, to Małga mówi, że nie opowiadaj na kanale o żadnym Bogu. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. A to przecież ciekawy temat, nie? Wstąpił na niebiosa. Idealnie ciekawy temat. Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sąd. Wręcz z tego można wyjść, z tego tematu, do różnych innych zagadnień. Kościół powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, tak. Żywot wieczny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amin. I miłość dla nas. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Czyli Radio Koncita. Tak, Radio Koncita. I to obrotowe takie na dodatek. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Także widzicie Państwo, szatan się postarał, że ktoś tego Boga im obrzydził, ludziom różnym, że oni nawet nie wiedzą,
że ten Bóg to taki fajny, że ten Bóg to taki miły i że był oczywistością dla Izraelitów, gdy były nazwy geograficzne, to w każdej nazwie geograficznej było Jah. Hallelujah. Chwal się Jah, czyli skrócona forma Jahwe. Chwal się Jahwe. To nawet nie wiedzą, że Alleluja to znaczy chwal się Jahwe. Się wzięło od imienia Bożego. I niby wierzą w Boga, ale ten diabeł przez te religie, proszę Państwa, tak tego Boga obrzydził. Religie, które się modlą pod figurą diabła, mając za skórą, że ludzie żadnego Boga nie chcą. Tak samo jak i Hindusi mówią. A cóż, jakie to wojny tutaj na terenie pseudo-chrześcijaństwa były? Pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa. A więc obydwie największe w dziejach ludzkości wojny były w łonie pseudo-chrześcijaństwa tutaj. No to ja przepraszam bardzo. No to słusznie obrażają się też Hindusi, że co to za Bóg, nie chcemy takiego Boga znać, nie chcemy o takim Bogu mówić. Mamy bardzo dużo na ten temat, proszę Państwa, w naszym kanale elmercedes.youtube.com. No jeżeli nie na YouTube, to Państwo mogą przejść na Daily Motion. Jeżeli nie na samo to YouTube, to możecie Państwo wejść też na Google Plus. Jest El Mercedes, Wiesiolandia Plus, Elka Wiercielka, Cinderella. To wszystko też dotyczy się, proszę Państwa, kanału YouTube. Zapraszamy, można słuchać, można z nami rozmawiać, do nas dzwonić, wydzwaniać nawet o północy. Bądź mi zawsze przy pomocy. Już pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz, godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz, godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz, godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz, godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona Ci między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wyjątkowy bądź. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg ten Twój za wspólną modlitwę modliło się małżeństwo Renata i Paweł na trudny nauczyciel. Zawsze wszędzie. Tajemnica druga w dziewostąpieniu Pana Jezusa. Jezu, niebo to marzenie każdego z nas, tak mi noc powinno być. Niebo to Ty, Twoja Matka Maryja. Niebo to przebywanie z Tobą na wieki. Bardzo dziękuję moim Państwa gościom, Tomasz Szymkowski. To była stacja też szokująca. Spotykamy się za tydzień i do usłyszenia. Ojcze nasz, ale jakie jest Jego imię, bo my chcemy wrócić do źródeł, my chcemy tego Boga Wam przywrócić, no, to co głosił Jezus. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna tak z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna tam z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna tam z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, modliła się bardzo z Niemiec. Bóg zapłać, dziękujemy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Matko, miałaś otwarte serce, otwarte dłonie na działanie Ducha Świętego. Wyproś nam żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość żarliwą, aby nasze serca otworzyły się na Jego dary. Policja po raz kolejny ostrzega przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Kilka takich prób podjęli ostatnio w Szczytnie, podając się za członków rodziny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Modliła się Danuta Maciejowi z Połogarwolina. Bóg zapłać. Czajnica czwarta w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Jesteś matką pierwszą z ludzi, którą Bóg zabrał z ciałem i duszą do raju. Dobra więc jest droga, którą Ty szłaś przez ziemię, okresem jej niebo. Trzecia grupa zdecydowanie na nie, że jako ktoś nie wykonywał rabową tekst. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego zachodnich. Jezus. Nie na temat brzydkich, nieładnych i takich tylko, aby pospanować topatów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Ano, że teraz się módl, w godzinę tak. śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Danuta z Frankfurtu, króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Czy to nie jest przyjemnie, spokojnie, jak ktoś się szczerze modli? Przecież jak przyjdą święci w dniach ostatnich, świadkowie Jehowy, to ta osoba jeszcze będzie mogła poznać prawdę. Wszystko jest przed nią, także tutaj czas rolę odgrywa, a nie to, co kto robi, bo Bóg i tak toleruje, patrząc się z nieba na to wszystko. Bóg toleruje przez, nie przez 100 lat, ale przez 1000. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego Radia Maria Telewizji Trwam. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, dziękujemy. Jeszcze modlitwa świętego Jana Pawła II do Najświętszej Marii Panny. Maryjo, w poranek pięćdziesiątnicy wsparłaś swą modlitwą początek ewangelizacji podjętej przez apostołów za sprawą Ducha Świętego. Także dzisiaj, w czasach niepokoju i nadziei, otaczaj nieustannie opieką i prowadź Kościół, który spełniając nakaz Chrystusa Pana, niesie dobrą nowinę o zbawieniu ludziom i narodom we wszystkich zakątkach ziemi. Wskazuj nam drogi życia, umacnij w godzinie próby, abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi umieli z pokorą i odwagą przekazywać na falach eteru, umysłom i sercem wszystkich ludzi radosną wieść o Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy wszystkim za wspólną modlitwę. Także już przestań tu piać, bo to ona też tak śpiewa, że wiecie Państwo, aż wstyd. Jeszcze chce za to śpiewanie pieniądze. Poszła. Dokładnie informacje
przynoszą te ujawnione dokumenty, o czym traktują? Brytyjczycy zdecydowali się na odtajnienie i udostępnienie w swoich naszych archiwach państwowych dokumenty dotyczących tzw. siatki z Portland. To była właściwie jedna z najbardziej znanych historii szpiegowskich, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. I to jest taka absolutna klasyka zimnej wojny, obok sprawy trójki z Cambridge na przykład, czy Kima Philbiego, właśnie z jednego z tych szpiegów z tej trójki. Ta historia wydarzyła się w roku 60 i na początku 61 za sprawą informacji, które Amerykanom przekazał Michał Goleniewski. To był bardzo wysoki rangą oficer w przeszłości kontrwywiadu MBP, potem kontrwywiadu wojskowego, natomiast po dojściu Gomułki do władzy pracował w wywiadzie i specjalizował się w wywiadzie naukowo-technicznym, czyli zdobywaniu różnego rodzaju technologii i takich różnych innowacyjnych rzeczy dla gospodarki. W 1958 roku zdecydował się skontaktować z Amerykanami w taki dosyć poufny sposób i zaczął im przekazywać, przesyłać różnego rodzaju informacje. Amerykanie nie mieli pojęcia, kto to jest, nie wiedzieli, czy to jest ktoś ze Związku Sowieckiego, ktoś z KGB, czy też z MSW. Natomiast okazało się potem, że to jest właśnie podpułkownik Michał Goleniewski. A informacje, które przekazywał, były bardzo bogate. To znaczy one z jednej strony pozwalały zidentyfikować różne ciekawe osoby, które znajdowały się w zainteresowaniu wywiadu PRL, ale on dzięki różnego rodzaju znajomościom z oficerami sowieckimi miał też dostęp do takiej zakulisowej wiedzy o niektórych aktywach agenturalnych KGB, a nawet GRU, czyli też wywiadu wojskowego sowieckiego. I te informacje były potem układane niczym właśnie takie puzzle przez Amerykanów i przez Brytyjczyków, którzy na bazie tego dochodzili do poszczególnych szpiegów. I ta historia wiąże się z takimi rzeczywiście bardzo specyficznymi szpiegami, czyli z nielegalami, ponieważ główny bohater tej historii, Gordon Lonsdale, to było nazwisko, którym posługiwał się jako mieszkaniec, obywatel Wielkiej Brytanii. On w rzeczywistości nazywał się Conan Mołody i był przerzuconym parę lat wcześniej jako Kanadyjczyk człowiekiem do Wielkiej Brytanii. To był ten główny szef, tak zwany rezydent takiej siatki nielegalnej, a obok niego było też dwoje nielegałów, małżeństwo, takie niedobrze starsi państwo, no ale tacy już dojrzali ludzie. W nomenklaturze tej KGB-owskiej mieli pseudonim Daczniki, czyli tacy, że tak powiem, powiedzielibyśmy działkowcy, ale to nie do końca, że tak powiem, odpowiada, ale w każdym razie taki był ich kryptonim. I to byli ludzie, którzy też byli sowieckimi szpiegami, bardzo głęboko zakonspirowanymi. Nie utrzymywano z nimi kontaktów poprzez placówkę Związku Sowieckiego, natomiast przesyłano im różnego rodzaju meldunki drogą radiową, jakimiś tajnopisami, podczas jakichś spotkań gdzieś w ogóle poza terenem Wielkiej Brytanii. I to byli rzeczywiście tacy naprawdę poważnej rangi szpiedzy. I Brytyjczykom udało się na nich trafić za sprawą Goleniewskiego, ale ta historia zaczęła się od troszeczkę czego innego, to znaczy po prostu Goleniewski naprowadził Brytyjczyków na człowieka, który był w przeszłości agentem bezpieki, a był Brytyjczykiem. Na początku lat 50. był na placówce w Warszawie. Tutaj, że tak powiem, na skutek pewnych machinacji finansowych, których się dopuścił, zwerbowano go do współpracy. No i kiedy miał, że tak powiem, odwołanie do Wielkiej Brytanii z powrotem, wywiad PRL-owski był za słaby, żeby móc się z nim dalej kontaktować i przekazali go Sowietom. W związku z czym dalej był prowadzony przez służby sowieckie, przez KGB na terenie Wielkiej Brytanii. I Goleniewski znał jego tożsamość, znaczy początkowo nie podał jej tak super precyzyjnie, natomiast w pewnym momencie już Brytyjczycy doszli do tego, kto to jest. Okazało się, że to jest Harry Houghton, pracownik takiego Instytutu Badań Broni Podwodnej w Portland, stąd ta nazwa siatka z Portland. I to był człowiek, który za sprawą tego miejsca, gdzie pracował, oraz tego, że miał też przyjaciółkę pracującą w archiwum tej instytucji, on zdobywał bardzo cenne informacje z zakresu zbrojeniowego. Cenne, ponieważ Brytyjczycy, że tak powiem, tutaj różne rzeczy robili, zawsze było takie mocarstwo morskie i oceaniczne. No i dzięki temu Sowieci rzeczywiście byli w stanie zdobyć różnego rodzaju nowe informacje o broni podwodnej. Także Brytyjczycy podjęli obserwacje za Harry Houghtonem i jego przyjaciółką i dzięki temu natrafili na ślad tych sowieckich nielegałów. A ile tych szpiegów w owym czasie na Wyspach Brytyjskich było, choćby w przybliżeniu? Znana jest ich liczba, jak gęsta była ta siatka? Trudno jest, znaczy jeżeli mówimy o szpiegach w ogóle, to jest rzeczywiście bardzo ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę tego nie wiemy i to jest nawet chyba trudne do policzenia dla samej takiej służby, dlatego że
w sytuacji, kiedy na przykład pewne osoby są tylko przez jakiś czas, bo na przykład pracują na placówce, no to też jakby ta liczba się zmieniała. Natomiast siatka z Portland wbrew pozorom nie była szczególnie duża. To znaczy był to Harry Houghton, jego przyjaciółka Ethel Gee, czyli agent o pseudonimie Szach, i jego przyjaciółka kryptonim Essie. Natomiast obok tego właśnie ta trójka nielegałów. I potem, kiedy ta sprawa, że tak powiem, pojawiła się w prasie, bo to oczywiście była bardzo nagłośniona historia, oni zresztą otrzymali dosyć wysokie wyroki, były głosy, i tutaj nawet na ten temat powstała książka, mówiąc o tym, że być może jest tak, że sobie ci przejrzeli tę grę i że to, że wpadły tylko te osoby, to jest de facto porażka służb brytyjskich, ponieważ było tych osób więcej. Natomiast tutaj się odwołam do bardzo ciekawej książki wspomnień Petera Wrighta, który już wiele, wiele lat temu opublikował książkę Łowca Szpiegów, która streszcza dokładnie to, o czym była mowa w artykułach omawiających te dokumenty. Peter Wright był oficerem brytyjskiego kontrwywiadu, pracował bezpośrednio przy tej sprawie i on opisał to z najmniejszymi szczegółami w swojej książce. Natomiast ta książka była przez część osób dyskredytowana ze względu na to, że on oskarżał o współpracę ze służbami sowieckimi jednego ze swoich przełożonych najważniejszych, w związku z czym to była bardzo kontrowersyjna książka w swoim czasie, było wokół niej głośno. Natomiast to, że Brytyjczycy w tej chwili te dokumenty opublikowali i to, co wynika z tego omówienia, wskazuje, że Peter Wright w zasadzie, jeżeli chodzi o siatkę z Portland, opisał dokładnie tak, jak to było. Więc jeżeli ktoś z Państwa byłby ciekaw, jak to wyglądało, polecam książkę po angielsku Spycatcher, u nas wydana na początku lat 90. jako Łowca Szpiegów, Peter Wright. Bardzo ciekawa lektura, bardzo taka analityczna, pokazująca rolę techniki w zdemaskowaniu techniki. Bo tam, żeby to było możliwe, posłużono się naprawdę bardzo ciekawymi sposobami. Tyle się człowiek uczył i z błędem gada, że w kółko to samo, w kółko ten sam błąd. Tyle się uczył i do radia się dostał. I partaczy. Trzeba do chlorowych wywielaczy. Ta podstawowa, że tak powiem, działalność.